Sterownik po naprawie. Oczywiście, jak to w większości konkurencyjnych firm, naprawiony na IRL 29 czy 3705 czy 2905. Jakby nie było, i ten do tego się nie nadają. Nieraz tam pochodzi ten samochód, nie powiem, nieraz się zdarzy, że pochodzi ten samochód, ale uwierzcie mi, tak jak robimy te sterowniki, naprawiamy, regenerujemy dla diesel centrów Boscha. Sterownik naprawiony na 3705 czy to 2905 nie przejdzie przez stół probierczy. Nie ma takiej możliwości, żeby przez EPS 815 przeszło. Nie nastąpi zaprogramowanie tego sterownika do pompy. Nowe zaprogramowanie. Tylko na naszym oryginalnym tranzystorze sterownik po naprawie, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest pełna regeneracja pompy i jest to robione przez jakieś diesel centrum Boscha, normalnie sterownik przechodzi przez stół probierczy, nie ma żadnych problemów. Pełna kalibracja. Przystępujemy do montażu sterownika w odwrotnej kolejności. Pierwsze co, czujnik obrotów. Tutaj naprawdę jest ciasno. Musimy sobie dobrze ustawić ten czujniczek. Ona wpadnie takie, powiedzmy, tam widełki w to miejsce swoje montażu i się będzie już trzymał. Wtedy go dokręcimy. Dokręcić go bez przesady z tym dokręcaniem. On tam w żaden sposób nie pracuje, ale wiadomo, jakieś wibracje są, musi być w miarę dokręcony. Damy sterownik na swoje miejsce. Tu jest zalane ropą, jak widać. Obydwie komory zalane są do pełna ropą. Żebyście mieli nie zalane, najlepiej zalać, ułatwi to odpowietrzenie. Dokręcamy równomiernie te 8 śrub. Powinno być torx 25. Jedną tu mamy wymienioną na klucz 8. Tutaj przed tym kanałem dolotowym, żeby nam było łatwiej.
tutaj ta łycha, nie łycha, tylko ta łapa odchylona. My nie mielibyśmy inaczej dostępu do sterownika pompy. Czekałby nas demontaż całej pompy. A nie w każdym przypadku to jest potrzebne. Regenerujemy pompy pod względem mechanicznym, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli samochód pali, ale kopci, twardo pracuje, nie domaga, dużo pali, no to wtedy wiadomo, że mechanika będzie. To wtedy demontujecie całą pompę. Ale jeżeli nie ma potrzeby, w takich domowych warunkach naprawdę można to zdemontować. Dokręcić te śruby, uszczelka jest wymieniona na nową, zieloną. Nie ma tutaj pod samym sterownikiem jakiegoś ciśnienia. Nie dokręcać tego nie wiadomo jak, bo to nic nie da. I tutaj ta nasza podmieniona z Torxa 25 na 8 o podobnej długości. No i dobrze. Sterownik po naprawie. Przystępujemy do lutowania. Najlepiej polutować, nie jakieś tam kostki czy jakieś tam skręcanie przewodów. Koszulki sobie wcześniej założyć. Cyna kalafonia, żeby był jakiś pewny lut. Naprawdę ciężko jest tutaj BMW. Nie ma jak to Audi 2,5 TDI. Praktycznie robota jak na stole. No ale nie ma wyjścia, trzeba to jakoś polutować. Jeden jest. Drugi jest. Tutaj na przewody teraz były koszulki nałożone. Na te luty wcześniej. A wcześniej mówię, jeszcze były koszulki termokurczliwe na te przewody, które były gołe. Ile mogłem, tyle nałożyłem. Jeżeli będzie zwarcie na tych przewodach gdzieś tam głębiej, nie ma wyjścia, tak jak mówiłem. Trzeba wyciągać całą pompę i poprawiać te przewody. Tak we wszystkich pompach nie ma tego znaczenia, czy to jest Opel, czy to jest BMW, Audi. Wszystkie są te przewody spękane. Ta dolna cienka para z reguły jest spękana ze starości, z temperatury, z oleju. Nie, ta górna nie pęka, nigdy nie pęka, nie zdarzyło się, żeby ta górna była spękana, dolna zawsze jest spękana. Samochody już są stare, po 15, po więcej lat, niestety. Dobrze, tam mamy naciągnięte koszulki. Jakoś to musimy tutaj podgrzać. Pożaru tutaj nie zrobimy. Dobra. To się trzyma. Teraz górna para przewodów oddawki paliwa. Tu jest trochę wyżej, trochę łatwiej. Te przewody nam tutaj z reguły nie pękają. Znaczy z reguły, w sumie to nie zdarzyło się, żeby były spękane. Lutujemy ich. Troszkę na zakładkę, będzie pewniejsze połączenie. Naciągamy koszulki jak poprzednio.
używamy. Nie musi to być idealnie szczelne. Tu nie ma wysokiego napięcia. Czy to w wilgoci będzie pracowało, czy nie, to się nic nie stanie. Ważne, żeby było tylko odizolowane od siebie i od masy. To jest główna sprawa. Jest tylko 12 V. Dobrze, jeżeli jesteśmy na tym etapie, włączmy zapon. Dla pewności włączmy zapon. Zobaczymy, czy na tym dolnym zaworze od regulacji kąta wtrysku, czy tam nie ma zwarcia. Włączony jest. Sterownik, tutaj kabelki już polutowane. Jeżeli jesteśmy na tym etapie, mówię, włączmy zapon, podłączmy tą kostkę do sterownika na włączonym zaponie. Słychać taki dźwięk za każdym razem. To jest dźwięk, który załącza się zawór od regulacji kąta wtrysku, ten na dole. Ten, który ma zawsze spękane kable. Jeżeli tam sadziliśmy ile mogliśmy tych koszulek, nie wymienialiśmy do samego końca, sprawdźmy to, bo jeżeli nie będzie nam cykał ten zawór, to albo jest zawór uszkodzony, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, albo jest zwarcie na tych kablach, na tej dolnej cienkiej parze. Zawór od regulacji kąta wtrysku. Tutaj nam działa. Jeżeli nam działa, no to co, przystępujemy do montażu. Kolektor dolotowy, wszystko po kolei, w odwrotnej kolejności.